Witam Was serdecznie. Dzisiaj pełną parą, jak Titanic przez Atlantyk. Pełną parą do przodu. Położyłem plandeki, nanosiłem kamienie, obłożyłem kamieniami. Plandekę przymocowałem w kilku miejscach. Nie muszę jej mocno nigdzie montować, ponieważ zaraz na to będą przychodzić podłużne w poprzek patyki, które będą tworzyć kaskady dla ściółki, dla liści i te patyki wtedy docisną, dowiążą tą plandekę do całej konstrukcji, więc nie musiałem tego robić, złapałem ją tylko w kilku miejscach. Ułożyłem, no ułożyło się tak, że starczyło jej na to, żeby zakryć tę całą powierzchnię. Fajnie, bo tutaj w środku jest widno. Tu jest widno środku w dzień, tu jeszcze będą drzwi, które też to zamkną, ale na razie jest widno jeszcze z tego względu, że przez plandeki przebija się światło, w sumie przez tą jedną tylko, tą zieloną. Przebija się jeszcze światło i mniej więcej jest jeszcze to widno, ale w dzień mam naturalne oświetlenie. Otwór w koło komina daje światło i wpada ono do środka, jest widno. Kurczę, usadowię się. Pozycji gdzieś tu do spania. Oczywiście teraz w środku, jak już skończę na zewnątrz, obsypię to wszystko, to w środku muszę zająć się odcinaniem tych odstających patyków, no, żeby się w oko gdzieś nie wbiły i żeby nie zabierały miejsca, no bo zabierają miejsce w tym momencie. Będzie tu więcej przestrzeni, gdy się te patyki podcina. Fajnie to jest. Już mi się podoba. Już mi się podoba. Faktycznie, światło tu pada, nawet padający deszcz, myślę, że będzie padał tutaj, a gdy będziemy rozlokowani tu, nie powinno się nic stać. Jak ktoś pisał ostatnio, właśnie, to co ktoś pisał ostatnio, to normalnie prosi o pomstę do nieba. Ale no nie wszyscy muszą się znać na wszystkim. Już wam mówię, o co chodzi, bo no naśmiałem się chwilkę. Nie wiem, jeżeli oglądacie YouTube'a, a jeżeli tu jesteście, to chyba oglądacie. Ja czasem oglądam, ale nawet i czasem, jest taki brudny, czasem oglądając, natrafiłem gdzieś na proponowane Primitive Technology, coś takiego, czy Primitive Life, co? Nie pamiętam, jak to się nazywa ten kanał. Jest to gdzieś, są to jacyś Azjaci, albo jakieś Wietnam, albo jakaś Tajlandia. Tam goście w glinianej ziemi, bo tamte ziemie są strasznie gliniane, w glinianej ziemi tworzą domki, bambus, słoma, glina, piecyki sobie robią, piętrowe mieszkania, baseny, wiadomo, glina nie przepuszcza wody. No i tak się można bawić. No ale ktoś chyba mało inteligentny. Znaczy inteligentny może jest, no już nie chcę obrażać nikogo, ale ktoś, kto ma małe pojęcie w ogóle chyba o ziemi, o rodzajach ziemi, to o glebie, to napisał do mnie taki komentarz, że jest takich dwóch gości, którzy budują takie rzeczy, piętrowe domy ze słomy i ziemi. Baseny robią i w ogóle, i w ogóle. Jeżeli im się udało, to i tobie się uda. No pewnie, żeby mi się udało, gdybym mieszkał w Azji. Tutaj ziemia wygląda na czarną, ale to jest tylko ściółka. To jest tylko ziemia, to jest warstwa opadowa. I tej ziemi jest na jakieś 5, maksymalnie do 10 centymetrów. Resztę pod spodem. Tutaj kret wykopał dziurę, mogę wam pokazać. Jest to żwirek płukany. Można normalnie stosować go, kopać tutaj w ziemi i stosować go do budownictwa. Jest tu ziemia jak na plaży. Z tej ziemi nic się nie ulepi. Ja wiem, że jeszcze gdzieś w Polsce są niektóre... Jeździłem po Polsce z wykrywaczem, byłem w wielu miastach, kopałem w wielu miejscach w Polsce i wiem, że są różne rodzaje tej gleby, gdzie można naprawdę trafić albo na skalistą, też świetnie. Z kamieni, ze skał ułożyć sobie chatę, zbudować, jakbym mieszkał gdzieś w górach. Albo w Bielsku na przykład, gdzie pozdrawiam Przema,
to tam taką chatę z kamieni można ułożyć, bo tam wszystko jest ze skały kamienistej. Tam jest meszek, trawka taka, a pod spodem kamienie. Ile się człowiek narył w tych kamieniach, to masakra. I występują takie gleby. Są tereny bardziej gliniaste, są tereny bardziej czarnoziemi. Tutaj tereny są żwirowe, piaskowe. To jest naprawdę lipa, jeśli chodzi o budownictwo z tego materiału. No to nie da rady z tego nic ulepić, no choćbym chciał. Więc tekst kolegi, że jak im się udało, to i tobie się uda. No fajnie, że ktoś ma wielką wiarę we mnie i że z piasku potrafię coś zbudować. Ale to głupota straszna. No nic, chwilkę dychnę, bo się zmachałem, nanosiłem się tych kamieni, zaczepiałem się tych plandek, jednak dalej biorę się do roboty. Teraz szykuję gałęzie, mam tu takich gałęzi, to nie muszą być jakieś ekstra proste, równe, świeże, po prostu gałęzie, które będę przywiązywał w poprzek od dołu do góry, dookoła całego tipi, jakieś tam odległości, nie wiem, 20-30 cm, 40 może. Tak, żeby zrobić, 40 to nie, ale 30 maksymalnie, tak, żeby zzrobić kaskady na liście, żeby liście, którymi liście, patyki, ściółka, którą będę tu zbierał, żeby ona, gdy ją nasypię, żeby nie zjechała nam po tej plandece na dół, co nie? Żeby to się osadziło. A jak popada deszcz, spadną jeszcze liście, które tutaj są nad nami, to wszystko się ubije, ułoży i to zrobi fajną warstwę. Taki mam przynajmniej zamiar i tak chciałbym, żeby to wyglądało. Biorę się do pracy. Wystarczy na dzisiaj. Wystarczy na dzisiaj. Narobiłem się. Zmachałem się. No jednak nie jest to takie... nie jest to tak szybko. Nie można tego zrobić, jakbym się spodziewał i jak sobie myślałem i zakładałem, że to zrobię. Jest to zrobione, tak? A to jest tylko z tej strony. Jeszcze cała tylna strona, jakbyście chcieli wiedzieć. To cały jeszcze tył został mi do przywiązania gałęzi i obsypania. Oczywiście to podczas deszczy, jakiegoś śniegu, może mocniejszego wiatru, a może jakiś dzik się przyjdzie po to ociera, to oczywiście się obsunie. Wtedy się dołoży. To musi się ubić, zrobić się fajne. No tak na razie to wygląda. No i nie wygląda to najgorzej. No ma być to leśne tipi, no to ma być leśne tipi. Jak las, no to liście. No i myślę, że jest fajnie. A jakby ktoś napisał, ja bym to zrobił inaczej, to se kurwa zrób. Proste. Niemiły ostatnio jestem, wredny, ale i właśnie dziwne komentarze dostaję, które na mnie w ogóle nie wpływają. No, kwestii YouTube'a u mnie nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu mam na to wywalone. W dalszym ciągu nic nie znaczy dla mnie ten kanał. W dalszym ciągu nic nie znaczą dla mnie subskrypcje, ilość oglądanych osób,
wyświetleń, łapek i tak dalej. Sram na to, szczerze mówiąc. Nigdy mnie to nie obchodziło i to się nie zmieniło. Dużo rzeczy się na pewno zmieniło przez te 5 lat, ale to się nie zmieniło. W dalszym ciągu mnie to nie interesuje. W dalszym ciągu mało mnie to obchodzi. Kanał powstał, tylko kanał jest z tego względu, że mam po prostu chęć dzielenia się z kimś tym, co robię. Jednak celem całym głównego kanału, jak chyba wszyscy moi prawdziwi stali widzowie wiedzą, jest to, że kanał założyłem dla potomnych, że kiedyś w przyszłości moja córka będzie mogła pokazać swoim dzieciom, co dziadek wyczyniał, jakie rzeczy, głupoty robił. To jest celem tego kanału. A czy ktoś to będzie subskrybował, czy ktoś to będzie oglądał, czy ktoś to będzie mile widział i fajnie oceniał, no nie interesuje mnie to absolutnie, choć nie mogę zaprzeczyć, że jeżeli jesteście, oglądacie, subskrybujecie tam, mnie nie interesuje, ale oglądacie i piszecie miłe komentarze, no jest mi niezmiernie miło i bardzo Wam za to dziękuję. I tacy prawdziwi widzowie, którzy ze mną są, to są od zawsze i są do dziś. I prawdopodobnie, co bym głupiego nie zrobił, i najgłupszego nawet, to i tak ze mną będą. Bardzo fajnie, że jest taka mała grupka wśród tych wszystkich subskrybentów. To jest mała grupka ludzi, którzy naprawdę ze mną są cały czas. To bardzo miłe. I choć ostatnio mój stary znajomy, mu Stefan, napisał mi komentarz, że las cię zepsuł. No raczej rzadko kiedy coś mądrego mówi, to zdarza mu się czasem coś mądrego palnąć. Raczej nic mądrego nie powiedział z tego, co pamiętam i znam. To no nie mogę się z tym zgodzić. Las mnie na pewno nie zepsuł, dużo mnie nauczył. Te lata spędzone w lesie dużo mnie nauczyły. Ja się dzięki temu dużo nauczyłem, ja się dzięki temu dużo dowiedziałem, ja dzięki temu dużo poznałem. Jestem taki spełniony dzięki temu, że w tym lesie siedzę. I to jest takie bardziej dla mnie wyznacznikiem. Mustefan raczej zrobił ten komentarz bardziej dogryźliwie niż z jakiejś tam subiektywnej oceny, obserwacji mnie od lat, bo z 4 lata nie wchodził na kanał i nie pisał komentarzy, a tu nagle wskoczył i dowalił takim tekstem. Raczej zrobił to odruchowo, może w formie z żartu lub dogryzienia mi. To raczej tak mi się wydaje, ale no nie ten, na pewno nie zepsuł mnie las, to z pewnością to tak jest. Co mnie psuje? Psuje mnie może atmosfera YouTube'a, jak widzę YouTuberów, którzy na siłę, na każdym filmie proszą, modlą się, wręcz klękają przed tą kamerą. Subskrybujcie mój kanał, mi tak na tym bardzo zależy, jest to dla mnie tak ważne. Był taki jeden gościu, który tak mówił. Tam chodzi z magnesem, rzuca po wodzie. Tak mu bardzo na tym zależało. Nie wiem, w jakim celu może zależeć na tym, żeby czym więcej ludzi go tam subskrybowało. Co to daje? Jaki to jest wpływ? Wiem, że są ludzie, którzy żyją z tego i dzielę tych ludzi na dwie grupy. Jedną grupę, takich na przykład jak znacie, jeżeli znacie i słyszeliście o kanale, a kto by nie słyszał o kanale Odyn, oczywiście Odyn zrzucił pracę, zostawił wszystko, aby spełniać się w swojej pasji, w swojej zajawce, a przy okazji z tego utrzymywać się. To jest człowiek z tej pierwszej grupy, takich ludzi rozumiem. Takich ludzi rozumiem. Tacy ludzie, no powiedzmy szczerze, Adam, nie wiem jak dzisiaj, nie za bardzo śledzę jego kanał, ale Adaś w tamtych czasach nie miał żony, nie miał dzieci, nie miał nic do stracenia, więc to było świetną decyzją z jego strony, tak mi się wydaje. I bardzo mu tego zazdrościłem, ja też bym tak chciał. Niestety, gdybym rzucił pracę i żył z kanału, to bym chyba żył w kanale. To prędzej by tak było. Chyba was słońce razi. Więc to by było bardzo marne życie. Ale ja to rozumiem. Ja to rozumiem i takie coś rozumiem, jeżeli ktoś zostawia wszystko, żeby z tego żyć,
choć w drugą stronę ta pasja w tym momencie nie jest już taką do końca pasją, jest to już obowiązkiem. To takie coś jak wstawanie rano do pracy. No kurde, ja muszę wstać, ja muszę iść, bo nie zarobię pieniędzy na rodzinę. Tak samo jest z YouTube'em w takim momencie. No gdybym miał utrzymywać rodzinę z YouTube'a, no to ja bym musiał robić przynajmniej co tydzień filmy. I to takie, żeby ten film z tego tygodnia był lepszy od poprzedniejszego filmu. No ale ile razy można z tygodnia na tydzień robić coraz lepsze filmy? Jest to niewykonalne. W końcu pomysły się wyczerpią. W końcu to wszystko zacznie nudzić się. W końcu ten pościg za tym ulepszeniem, no bo żeby więcej ludzi mnie obejrzało, żeby więcej było wyświetleń, z których idą pieniądze, których więcej pokażę reklam, na przykład z jakiegoś tam sklepu czy coś w tym stylu, dzięki temu więcej zarobię, dzięki temu, bo muszę utrzymać rodzinę. No w końcu ten pościg za tym lepiej, 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 myślę, że w końcu człowiek się wypala i jest to już obowiązek. Kurde, wstaję rano, weekend i... A dzisiaj mam w dupie, jak to jest u mnie. Nie idę nigdzie, bo mi się pogoda nie podoba, albo mam chęć sobie coś tam zrobić w domu i nie idę i mam na to wywalone. A taka osoba, która żyje z YouTube'a, musi iść. No bo jeżeli nie pójdzie, nie zrobi tego filmu, no to nie zarobi pieniędzy. No to wiadomo. Więc to są takie grupy, moim zdaniem, ludzi na YouTubie. Ale są też tacy, co mają kanał. Znam takich ludzi naprawdę wiele. Mógłbym tu wymieniać, nie chcę wymieniać po nazwach kanałów, żeby tu nikogo nie obrażać lub zniechęcać kogoś. Na przykład jak ktoś ogląda taki kanał. Którzy zakładają kanał, mają, nie wiem, 500 subskrypcji, 1000 subskrypcji, 5000 subskrypcji, 10, 100 tysięcy, nieważne. I on zostawia wszystko, bo myśli, że on z tego pociągnie. I właśnie tak jak tamten gościu, błaga, oglądajcie mnie, a plus jeszcze tego, subscribe, łapki, tu jakieś naklejki latają na ekranie. Robiąc z siebie takiego pajaca i takie na siłę próbowanie nie wiem, no ciężko jest mi to powiedzieć tak publicznie, wyrażając się o ludziach, no ale to takie dziadostwo, no taki, już nie chcę mówić, bo no taki, no taki PGR zwykły, no przyszedł, zobaczył kawałek internetu, wrzucił dwa filmy, znalazł trzy kapsle i mówi, kurde, będę z tego żył, no to przecież YouTube spełnienie marzeń, zostawię wszystko, rodzinę, dom, pieniądze, pracę, znaczy pracę, a pieniądze będą z YouTube'a i ja będę milionerem na YouTubie. No to takie podejście do sprawy jest żenujące. Dobra, co tam będę gadał o tych YouTubach, sami wiecie jak to jest. Ostatnio w sumie dobra, miałem niesamowitą sytuację z kanałem, którym wszedłem, bo chciałem zobaczyć, gdzieś mi w proponowanych wyskoczył w ogóle, bo chciałem zobaczyć sobie tam ustawienia i obsługę wykrywacza, który szedł już do mnie, a jeszcze go nie miałem w ręce i chciałem troszeczkę się o nim dowiedzieć więcej co do ustawień takich rzeczy. Wszedłem na pewien kanał, który zamiast mnie no, pouczyć czegokolwiek, to rozśmieszył. Parę tysięcy tam, nie wiem, z 3-4 tysiące subskrypcji. Gościu już ma własny sklep, bo jak już jest na YouTubie, to trzeba mieć swój sklep, gdzie takich sklepów z wykrywaczami jest w Polsce dużo. Sklepów stacjonarnych, jakże internetowych, jest mnóstwo. Ale dobra, no miał prawo sobie sklep założyć. No i nagle oczywiście, żeby ten sklep funkcjonował, to trzeba tworzyć kanał na YouTube. No i dużo jest takich ludzi. Na przykład Michał Majchrowicz, którego zawsze oglądałem, zawsze dużo wyciągałem z jego opowieści, tłumaczeń, prezentacji sprzętu jakże i obsługi. Bardzo przyjemny, sympatyczny gościu, który kiedyś w pewnym czasie naprawdę dużo dla mnie zrobił. Bardzo, bardzo szanuję, doceniam Michała. A tutaj gościu sobie z żoną siedzą i nagrywają. No i włączam sobie film dotyczący mojego wykrywacza i idą sobie z tym wykrywaczem koło jeziora. Zima, jezioro zamarznięte i lecą teksty. Na początku myślałem, że po prostu mają jakiś problem z wymową czy coś.
A oni mówią tak. Żona mówi do tego męża: spójrz, kochanie, na te jezioro. Czy ty w tym roku będziesz nurkował? A on odpowiada: tak, kochanie, bo nowy Deus ma możliwość nurkowania, jest wodoodporny do 20 metrów. Ale zobacz, skarbie, to jezioro jest zamarznięte. Dopiero gdy przyjdzie wiosna, to tam wejdę. Normalnie na początku mówię, kurde, coś tu nie gra, co nie? Włączam drugi film dla pewności, a tam normalnie recytowane z kartki teksty. Lecą teksty, przerywany film cięty, no bo za dużo chyba nawet nie wykuli tego, co sobie napisali. Reżyserowana reklama sprzętów, co nie? I sklepu ich, i no oczywiście poszukiwań. Gościu, nie chcę mówić nazwy kanału, ale gościu ma nazwę kanału, która przyciąga w taki sposób, że byłem aż zaciekawiony, co on tam odkrywa, jakie on poszukiwania robi. No ale gościu może ze dwie monety w życiu znalazł i cztery kapsle. A nazwał się tak, jakby był Indiana Jonesem przynajmniej. I każdy odcinek to recytowany z kartki wyuczony tekst. No normalnie reżyserka w najgorszym wydaniu. Po co to robić, nie? Lepiej to zrobić naturalnie. Już wspomniałem na przykład o Michale, który tak samo robi testy, chodzi, sprawdza sprzęt, pokazuje, jak się nim obsługuje i mówi to z tego, bo ma doświadczenie na ten temat. Na pewno też za każdym razem, gdy przychodzi jakiś nowy, wychodzi nowy wykrywacz, to ja nie mówię, że on jest już mistrzem i fachowcem w nim, ale robi to, tłumaczy, objaśnia, chodzi, sprawdza, bada, zmienia, to wszystko naturalnie. Tak samo jak to robi na przykład Saperus na swoim kanale, gdzie chodzi, sprawdza te wykrywacze, sprawdza, no nie sprawdza, ale pokazuje, objaśnia na przykład na Rutusach, jak to działa, co zmienić, jak to zrobić, ale nie czyta z tego z kartki w formie reżyserowanego filmu. Było to tak tandetne, że w życiu się z gorszym gównem nie spotkałem. Oczywiście napisałem komentarz do tego adekwatny, nie obrażając nikogo, tylko napisałem: Boże, że przecież można to zrobić naturalnie. Można powiedzieć, trochę się dowiedzieć o tym sprzęcie, którym się handluje, który się ma w swoim sprzedaży, troszkę się więcej nauczyć o nim i powiedzieć to w naturalny sposób. A człowiek, jak się pomyli, albo coś się przejęzyczy, albo coś powie, no to tylko świadczy o tym, że jest człowiekiem, a nie robotem. A tam było takie, no chamskie to było, wprost chamskie. I napisałem to o tym. Oczywiście gościu nie odniósł się do mnie w ogóle, ten cały mistrz. Za to jego żona wbiła tutaj na kanał Welcome to the Forest i pod, nie wiem czy mam jeszcze tego screena, i pod jakimś ostatnim filmem o Tipi napisała: ludzie, on, ten wasz człowiek, przychodzi do nas i nas obraża, a wy go oglądacie, zobaczysz, takimi tekstami stracisz swoich widzów. No życie. Papa. Już tak płaczę za tymi subskrypcjami, że masakra. Ale nikogo nie obrażałem. Poza tym napisałem tylko szczerą opinię, to co myślę, no bo przecież można było to zrobić, można ten kanał prowadzić naprawdę w fajny sposób i ten sprzęt reklamować w dobry sposób. Chamsko, no. No brazylijska telenowela, Zbuntowany Anioł, to no, przy tym to było mistrzostwo, co nie? Tragedia. Jak można tak się zeszmacić na YouTubie, co nie? Pajace, normalnie pajace. Małżeństwo pajaców, no nie obrażając ludzi, bo ludzie mogą być naprawdę w porządku. Ale ona tu wbiła. A, jeszcze pozdrawiamy. I dopisała mi nazwę kanału. Chciałem ten komentarz zostawić, ale ona nie napisała. Napisała jako ona, jest tam jej imię, nazwisko, przy tym jej tym link, tym jej opisie, ale ona podpisała się na końcu, że pozdrawia wszystkich i nazwę tego męża kanału. No i to mnie ruszyło. Będą sobie pseudo-krypto reklamy robić na moim kanale? O nie, usunąłem ten komentarz, oczywiście zrobiłem screena. I mówię: tak, to nie będzie. Nie będziecie mi się tutaj reklamować dziady, bo to mój kanał nie służy do tego, żeby jakichś pajaców oglądać.
kto będzie chciał, to sobie ich znajdzie i sobie sam ich obejrzy i sobie sam ich oceni, ale ja oceniłem ich tragicznie. Wszystko na dzisiaj. Nagadałem się jak zwykle. Nie wiem po co, o czym i na czym, ale no są ludzie, są ludzie i są pajace, co nie? Także sam jestem pajac, bo tu pajacuję w tym lesie. Ja nie mówię, że nie, że ja jestem jakimś idealnym youtuberem, wspaniałym, inteligentnym i w ogóle jestem zwykły, prosty prostak. I to się nigdy u mnie nie zmieni. I tak ma być. Nie podoba się, za bramę. Jak ktoś ostatnio napisał, zawiodłem się na twoim kanale. Wiesz co? Unsub. Pójdziesz dziadu wąt. Twój unsub interesuje. Tak jest obsypane, tak to wygląda. Mam nadzieję, że wam się podoba. Napiszcie chociaż to, czy wam się podoba. Drugą część zrobię w sobotę. Plus drzwi. Wysprząta się w środku. Trochę wyciąłem już tych gałęzi w środku. Te, co odstawały. Już jest lepiej, już wygląda to lepiej. Będą drzwi, będzie ognicho w sobotę, będzie jakieś jedzenie. Dzisiaj tak. Tyle. Trzymajcie się. Na razie, cześć.